całych sił, całych sił, okej? Dzisiaj odbywa się pierwszy ogólnopolski turniej halowej piłki nożnej rocznika 2006 o Puchar Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci. Turniej odbywa się w III Liceum Ogólnokształcącym w jego nowej hali. Celem tego turnieju jest przede wszystkim pomoc Małopolskiemu Hospicjum dla Dzieci. Piękne jest to, że dzieci pomagają dzieciom i wszyscy zawodnicy doskonale wiedzą, po co tu przyjechali i wiedzą, że każdy mecz tak naprawdę jest meczem wygranym, ponieważ dzięki ich wysiłkowi można pomóc komuś, kto nie ma tyle szczęścia, co oni. Wynik nie powinien być najważniejszy. Najważniejsze powinno być to, że chłopcy rywalizują, że są zdrowi, że los potoczył się tak, że akurat oni mogą uprawiać ten sport. Cieszy mnie to, że pamiętamy o tych, którzy nie mają tyle szczęścia, że nie mogą uprawiać tego sportu tak jak ich rówieśnicy. Liga Mistrzów dla Dzieci. Szczytny cel, każda kropla potu przelana na boisku to nieoceniona pomoc dla tych dzieci. W turnieju bierze udział 10 drużyn z całej Polski. Grają w systemie każdy z każdym, więc spotkań jest wiele, w związku z tym emocje ogromne i rodzice, którzy zagrzewają swoje pociechy do walki, przychodzą samych siebie. Okrzyki, przyśpiewki, brawa rozlegają się cały czas. Najlepsi z najlepszych. Gieksa, Katowice! Fajnie, że mogliśmy jako Gieksa z Katowic przyjechać tutaj na turniej. Dzięki temu też pomogliśmy dzieciom z hospicjum. Radzę sobie jako bramkarz, nie boję się tych strzałów. Wychodzę czasami. Lubię grać w piłkę nożną. Ten hymn Ligi Mistrzów, mam nadzieję, że za sprawą tej młodzieży w przyszłych latach będzie dużo częściej słyszany w Polsce na polskich stadionach. Dzisiejszy turniej gramy na rzecz Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci, które buduje na terenie Nowej Huty Centrum Opieki Wyręczającej dla Nieuleczalnie Przewlekle Chorych Dzieci. Taka inicjatywa jest naprawdę fantastyczna i buduje w tych młodych ludziach ogromną świadomość tego, że pomaganie jest fajne, że to jest ogromnie ważne, żeby nasze dzieciaki nie czuły się opuszczone, samotne, żeby wiedziały, że jest ktoś, kto o nich myśli, kto chce im pomóc i kto chce spowodować uśmiech na ich twarzach. Witam wszystkich aniołów, wszystkie anielice i wszystkie diablice. Tak, ale o anielskim sercu. O anielskim sercu. Bardzo się cieszymy, że ten poczet anielski tutaj do nas frunął. Anielskie miasteczko jest poplenerową wystawą członków Krakowskiego Klubu Fotograficznego. W 2014 roku byliśmy w Lanskoronie, spędziliśmy tam 3 cudowne dni. Był to dla nas czas cudownej zabawy, gdy w promieniach słońca czar anielskich skrzydeł spływał na Lanskoronę. Było nas ponad 500 aniołów. Czarnych, białych, czerwonych. Były pieski przebrane za anioły. Cała Lanskorona machała skrzydłami. Wystawą chcieliśmy przekazać trochę tej atmosfery, która towarzyszyła nam w Lanskoronie. Słońca, radości, wielkiego festynu, wielkiej zabawy, wielkiej życzliwości ludzkiej. Robiąc zdjęcia sobie nawzajem, bo też byliśmy poprzebierani za anioły, za diabły, ludziom, staraliśmy się przekazać to, co tam iskrzyło, tą pozytywną energię anielską. Zabawa jest przednia. Spotykamy znajomych, którzy przyjeżdżają co roku na tą imprezę. Także tworzy się niezapomniany klimat, ale przede wszystkim nawiązują się przyjaźnie. I to jest chyba najważniejsze. Certyfikat dostaje się w momencie przekroczenia tajemniczego mostku. Każdy anioł dostaje taki certyfikat. A czy diabełki dostają certyfikat? Tak, tak. Też? Diabełki to są jakieś diabelskie? Anioły.
Ale jakiś diabelski certyfikat? Nie, taki sam dostajemy i tam jest, to nawet pieski, wyobraźcie sobie, że tam nawet pieski chodzą ze skrzydełkami, z aurą. I dostają certyfikaty. No to... Uważamy, że ta wystawa jest wyjątkowa. Dlatego, bo goszczą dla niej zdjęcia naszych dzieci. Zachwycone klimatem spędzonych tam chwil, złapały po prostu za aparaty i zaczęły robić zdjęcia. Są tutaj te momenty, które zostały zatrzymane w kadrze, tak jak one to widzą. Właśnie odbywa się u nas w szkole turniej o wejście do ćwierćfinału Mistrzostw Polski Kadetek. Spotkały się 6 najlepszych ekip z Małopolski. Kibicuję Wiśle Kraków, jest super zabawa, wszyscy się świetnie bawią. Niedzielne popołudnie można spędzić sobie wspólnie z młodzieżą. Po prostu walić ten bęben, śpiewać, głośno kibicować. To jest dla mnie coś, co mnie tak pobudza do życia. Ostatni! 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 Każda się z nas cieszy, jesteśmy tak zadowolone. Nie da się tego nawet opisać słowami. Jedna drużyna się cieszy, druga drużyna przegrywa. No niestety taki jest sport. Bardzo żeśmy się odprężyli. Po prostu jest wspaniała niedziela, jest piękne słoneczko i świeci. A tu jest tak pięknie, że nigdzie by tak pięknie nie było, w żadnym supermarkecie.